Witam Telewizję HTV. Naszym gościem jest trener Andrzej Paszkiewicz. Witamy. Dzień dobry, witam. Panie trenerze, jesteśmy po obozie dochodzeniowym. Mimo wszystko wynik 7-2, więc chyba jest pan zadowolony. No nie jestem zadowolony, straciliśmy dwie bramki, także no głównie z tego tak naprawdę jestem niezadowolony. A proszę powiedzieć, jak minął w ogóle obóz, jak chłopaki, czy to był faktycznie udało się ich przećwiczyć, tak przygotować porządnie do sezonu? No tak, przepracowaliśmy ten okres, myślę, bardzo solidnie i to będzie nam procentować. Teraz dwa dni wolnego dostaną zawodnicy i myślę, że dojdą do siebie po tym ciężkim okresie. Jeszcze proszę powiedzieć, podczas obozu dochodzeniowego Krzysiek Świątek doznał kontuzji. Jak się teraz czuje? Znaczy on dostał, drobny uraz pojawił się u niego, ale to już po sparingu przed obozem dochodzeniowym. On go zgłosił dopiero w pierwszy dzień. No i chcemy tak naprawdę, żeby doszedł spokojnie do zdrowia. Już niedługo liga, praktycznie miesiąc do ligi, dlatego on musi być w 100% zdrowy przede wszystkim, a więc tu nie ryzykujemy. Jest na rehabilitacji od poniedziałku. No i zobaczymy. Myślę, że to uraz taki do 10 dni, maksymalnie 2-3 tygodnie to jest maks, co może go wyłączyć. Podczas dzisiejszego meczu kontuzji lekkiej dostał też Kamil Hul. Jak się czuje? Nie, zwykłe stłuczenie, to myślę, że nie ma co się tym przejmować. A jeszcze proszę powiedzieć, co będzie z miejscem po Kamilu Białkowskim, który przyszedł do Polonii Bytom? Czy będziemy jakiegoś zawodnika przyjmować? No, taki troszeczkę okres już nie jest za ciekawy na szukanie nowych zawodników. Myślę, że będzie bardzo ciężko kogokolwiek znaleźć. Znaleźć to jest pierwszy problem, drugi problem to nauczyć go naszej gry. My już prawie całą robotę zrobiliśmy i teraz tylko ostatnie szlify. A więc myślę, że to będzie bardzo trudne zadanie. Będziemy próbować, ale myślę, że raczej będziemy walczyć tym, co mamy. Życzymy oczywiście sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dla Telewizji HTV Małgorzata Wąsik.